much am I? Don't panic, I'm the. How much am I? You can hear my. Aye. I'm a. Siemanko wszystkim, macie Piotrek z tej strony, kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat pierwszego cyklu, a bardziej jakby skupimy się tutaj na pierwszym cyklu, a mianowicie jak długo powinniśmy ten cykl ciągnąć, kiedy powinniśmy używać HCG, kiedy powinniśmy zrobić mostek, a kiedy powinniśmy zrobić odblok. Podzielimy sobie to na dwa bądź trzy materiały, natomiast tego typu materiał to można być taki dość mocny spontan, a jest to spowodowane tylko i wyłącznie tym, że no nie ukrywam, ale wrzesień, wiele nowych osób do współpracy, wiele nowych osób, które chcą zmienić swoje ciało i wiele nowych osób, które są osobami doświadczonymi. Od razu na wstępie wspominam, że doping jest tylko i wyłącznie dla osób, które z tym sportem mają już coś wspólnego, które już można powiedzieć jakiś taki okres dłuższego czasu, dłuższej progresji mają za sobą, ponieważ też spotykam się również z ankietami, gdzie ktoś trenuje powiedzmy od marca i od marca stosuje doping. To oczywiście jest podejście nieodpowiednie, podejście, którego unikamy, a tylko już dlatego, że ten doping nic nam nie da, będziemy progresować tak samo z dopingiem, jak i bez dopingu, a potencjał środków pójdzie w kosz. Więc skupiamy się dzisiaj na pierwszym cyklu i na tym, jak długo ten cykl możemy ciągnąć i od czego to wszystko zależy. Słuchajcie, jeśli mowa o pierwszym cyklu, to zawsze i to tylko i wyłącznie skupiamy się na testosteronie. Testosteron oczywiście dzielimy na testosteron propionat, cypionat, enantat, ewentualnie na sustę. Tutaj mamy więcej estrów, natomiast wszystko generalnie sprowadza się nadal do podstaw, czyli testosteronu, który jest środkiem najbardziej bezpiecznym i można powiedzieć środkiem, gdzie jesteśmy w stanie nawet jako osoby średnio zaawansowane kontrolować wszystkie skutki uboczne. Testosteron i jego skutki uboczne są, można powiedzieć, przy dawkach takich od pierwszego cyklu, powiedzmy do piątego cyklu, gdzie dawki sięgają maksymalnie od 350 do 700 mg. Są to oczywiście cykle, które bardzo łatwo regulować, jeśli mowa o hormonach. Testosteron zawsze będzie powodował, że te hormony, czyli estradiol, prolaktyna, mogą nam się delikatnie rozjeżdżać. Od tego oczywiście mamy inhibitory, ewentualnie jeśli mowa o prolaktynie, mamy Cabasrem bądź Ustinex. Natomiast zaraz sobie o tym wszystkim powiemy, bo ja tutaj już chcę mówić o tym, myślę o tamtym, a mówię jeszcze o czymś, jeszcze mówię o czymś innym. Słuchajcie, testosteron i pierwszy cykl według mnie zawsze powinien być rozpoczynany od testosteronu albo krótkiego, czyli propionatu, albo testosteronu długiego, czyli cypionatu bądź enantatu. Czym to się różni? Różni się to przede wszystkim okresem półtrwania oczywiście oraz zawartością danej substancji w jednym mililitrze właśnie w buteleczce tego naszego środka i propiona przeważnie jest spotykany w dawkach 100 mg na mililitr, a enantat bądź cypionat jest spotykany w 250 mg na mililitr. Wiele osób teraz właśnie na pewno zastanawia się, jak ten pierwszy cykl powinien wyglądać, jakie są skutki uboczne już takie głębsze i tak dalej, możemy o tym mówić, ale będzie to nieco powtórka z poprzednich materiałów i wpiszcie na kanale Real Progress pierwszy cykl i na pewno znajdziecie tam odpowiedzi na wiele pytań, a my tutaj skupimy się na tym, o czym mówiłem wcześniej, czyli typowo tylko i wyłącznie na tym, kiedy mamy robić odblok, kiedy mamy robić mostek, a kiedy ten cykl powinniśmy przedłużać. Pierwsza sprawa jest taka, że nigdy wasz cykl pierwszy nie będzie cyklem ostatnim. Tutaj jestem jakby pewny tego wszystkiego. To jaki postęp zauważycie, to jak zmieni się wasze samopoczucie, to jak zmieni się wasza regeneracja i wasze libido, prawdopodobnie nie pozwoli wam na to, aby z tego testosteronu zejść. Nie ma co ukrywać, natomiast jest bardzo wiele osób, które są uzależnione od środków dopingujących. Są to osoby, które po prostu później nie potrafią poradzić sobie z tym takim znużeniem, z tym gorszym libido, z tym gorszym snem, z brakiem postępu w sylwetce, które notowały biorąc testosteron. Natomiast to jest już według mnie troszkę taka delikatnie choroba i do mnie, jeżeli ktoś pisze komentarze, typu na pewno jak z tego zejdzie, wszystko z ciebie zleci, na pewno gdybyś to odstawił, wpadłbyś w depresję i tak dalej. Słuchajcie, ja jestem osobą, która gdy wchodzi na mostek, gdy odpoczywa od środków, jestem osobą przeszczęśliwą i dla mnie okres, gdzie mogę tego towaru dosłownie nie brać, kiedy mogę od tego odpocząć, to jest okres nawet, gdzie nie wbijam, robię to, może być głupio, bo nie wbijam sobie testosteronu, powiedzmy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu na mniejszej dawce, aby utrzymać wyższe stężenie w moim organizmie, tylko robię po prostu taną przerwę, bo brzydzę się, nie chce mi się po prostu tych igieł wbijać i chcę po prostu mieć totalny reset od tego typu codzienności, więc jako zawodnik, uwierzcie mi, bardzo często po prostu mam tego dość, natomiast u was tego robić nie, na pewno bym nie zrobił, na pewno skupiłbym się na tym, aby ten testosteron podczas okresu mostkowego, ewentualnie okresu odpoczynku trzymać jednak tak czy siak w granicach normy, w górnych granicach, abyście nadal czuli się świetnie. Natomiast wracając do tego, dlaczego wasz pierwszy cykl również będzie cyklem ostatni. Pamiętajcie, jeżeli rozpoczynacie swoją przygodę z dopingiem, zawsze wierzę się to z tym, że ten przeskok, jeśli mowa o progresie, o postępie sylwetki, będzie dużo większy.
Nasz organizm nigdy nie jest, nigdy nie był i nigdy nie będzie przystosowany do utrzymywania dużego gabarytu, do utrzymywania dużej masy mięśniowej, ponieważ jest to dla naszego organizmu typowo zbędne i nasz organizm będzie robił wszystko, aby tej masy mięśniowej się pozbyć. My będziemy trzymać dietę wysokobiałkową, z wysoką ilością węglowodanów, będziemy ciężko trenować, będziemy się regenerować i często, już taki można powiedzieć, nastąpi moment u większości ilości osób, które chcą ten testosteron stosować, że po prostu nie będzie możliwości postępu i można powiedzieć, po roku czasu porównacie swoją sylwetkę i okaże się, że sylwetka praktycznie się nie zmieniła. To jest właśnie moment, gdzie wasze limity genetyczne prawdopodobnie zostały osiągnięte, natomiast nie mylmy tego, że wasz limit został genetycznie osiągnięty, a to, że się obijaliście przez rok, ewentualnie lekko trenowaliście, bądź nie trzymaliście michy, bo to nie ma nic kompletnie z tym wspólnego. Natomiast to jest dobry okres, aby na ten cykl pierwszy wejść. Kolejna sprawa to jest oczywiście to, jak długo ten cykl powinniśmy ciągnąć i jak ten cykl powinien wyglądać. Według mnie, można powiedzieć, mam takie delikatnie inne podejście niż to, co jest często popularne w internecie, to co jest mówione w internecie, bo w internecie zawsze mówimy, że pierwszy cykl powinien wynosić od 8 do 12 tygodni, jest to okres zdrowy, jest to okres taki odpowiedni, później powinniśmy zrobić odblok i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę wijał bawełny i nie będę tutaj jakichś takich, no można powiedzieć, kłamstw wam tutaj mówił. Pierwszy cykl według mnie powinien trwać około 16-20 tygodni, jest to okres, gdzie jesteśmy w stanie zanotować postęp sylwetki, jest to okres, gdzie jesteśmy w stanie rozłożyć nasz plan treningowy na dwa bloki treningowe, ciężkie dwa mocne bloki treningowe po prostu przetrenować. Okres 16-20 tygodni też będzie okres, gdzie wstępnie, można powiedzieć, zakładając, że popełnimy na początku jakieś błędy, będzie okresem, gdzie będziemy w stanie w późniejszym etapie tego cyklu oczywiście te błędy swoje naprawić, nadgonić te nieodpowiednie jakieś zachowania dietetyczne czy treningowe. No i oczywiście 16-20 tygodni to wcale nie jest okres długi, bo jest to okres po prostu 4 bądź 5 miesięcy, gdzie przy kształtowaniu sylwetki jest to tyle co nic. 4 miesiące nie zrobię z was potworów, 4 miesiące nie spowodują, że będziecie wyglądać o 180 stopni inaczej. 4 miesiące okresu masowego, po prostu będą 4 miesiące okresu masowego na pierwszym cyklu, gdzie zobaczycie fajny postęp, a później trzeba skupić się na redukcji. I tu jest właśnie klucz. Robicie 16-20 tygodni okresu masowego, jest to wasz pierwszy cykl, stosujecie testosteron w dawce powiedzmy od 300 do 500 mg, w zależności kto jak reaguje na skutki uboczne, ewentualnie no to rozjeżdżanie się hormonów i całą resztę. Oczywiście są osoby, które będą reagowały bardzo źle i trzeba na tym czuwać bardzo mocno, są osoby, które będą reagowały dość łagodnie. Tak czy siak, ja uważam, że powinniście się przed pierwszym cyklem i tak bardzo mocno jakby zainteresować generalnie tematem, bo wydaje nam się, że wystarczy wbić, wystarczy wziąć to, wystarczy wziąć tamto i mamy wszystko gotowe. I te pierwsze cykl jest łatwe do przeprowadzenia, natomiast aż tak kolorowo nie jest. Kolorowo po prostu jest, jeżeli ktoś się nad wami czuwa i ktoś wam powie, jak to zrobić. Oczywiście nie mówię tutaj tego przez pryzmat tego, że nie wiem, przyjdźcie do mnie, a ja wam będę mówił, jak brać testosteron i tak dalej, bo to nie o to mi w tym chodzi. Ja mówię tylko właśnie na własnych błędach, bo sam te błędy popełniałem i sam na pierwszym cyklu myślałem, że wystarczy wbić, wystarczy wziąć to i tamto, a wiem, że zaczynała się pojawiać już ginekomastia, wiem, że miałem bardzo mocno zaburzone libido, wiem, że miałem bardzo mocno zaburzoną regenerację, chodziłem strasznie zmęczony, znużony, nie chciałem się robić niczego kompletnie poza po prostu spaniem i tak swój pierwszy cykl wspominam, dlatego właśnie o tym mówię, bo jest to bardzo istotne, bo sam to po prostu przerabiałem, a z autopsji mówiąc o tego typu tematach myślę, że jest najłatwiej. Natomiast wracając, o czym my tutaj mówiliśmy? Mówiliśmy na pewno o tym, że 16-20 tygodni jest dobrym okresem, aby zbudować jakiś tam powiedzmy kawałek tej masy mięśniowej, no i później jest okres redukcyjny i wiele osób będzie się zastanawiało, czy podczas okresu redukcyjnego, po tych 16-20 tygodniach schodzić po prostu z cyklu i robić tą redukcję. Według mnie będzie to nieodpowiednie, ponieważ to, co zbudowaliście, generalnie robiąc odblok podczas okresu redukcyjnego, po prostu stracicie, więc tutaj sprowadza się to wszystko do tego pierwszego cyklu. Pierwszy cykl kończymy po 16-20 tygodniach, zaczynamy redukcję, robimy redukcję, wszystko tracimy. Tracimy nabicie, tracimy siłę, staramy się to wszystko utrzymać treningiem, trenujemy jeszcze ciężej, co powoduje, że ta regeneracja jest jeszcze gorsza, bo robimy właśnie odblok, ewentualnie przychodzimy na mostek. Staramy się utrzymać wszystko pedantycznie mocno, a się okazuje, że jednak schodząc z testosteronu do granic po prostu tej normy, nie da się tego utrzymać i nie da się zrobić tego w kompletnie inny sposób, aniżeli przeciągając cykl. Więc według mnie, jeżeli mielibyśmy podejść do tego w nieteoretyczny sposób, a praktyczny sposób, taki jaki się sprawdza, taki jaki działa, to po prostu powinniśmy zrobić 16-20 tygodni okresu masowego i dopiero później zrobić okres redukcyjny, który również powinien opierać się na testosteronie. Oczywiście podczas tego cyklu, gdzie trwało 16-20 tygodni, powinniśmy wykonać powiedzmy pierwsze badania po 4 tygodniach, kolejne badania po 12-16 tygodniach, aby sprawdzić, jak ten organizm funkcjonuje, jak wygląda morfologia i później przychodząc do okresu redukcyjnego, również powinniśmy zrobić
zrobić szereg badań i sprawdzić, czy wszystko jest na odpowiednim poziomie. Jeżeli coś, nie daj Boże, ze zdrowiem waszym będzie nie tak, jakieś parametry się rozjadą, możemy sobie 4 tygodnie, między tym okresem masowym, gdzie już jesteśmy w takim piku, możemy sobie te 4 tygodnie przeciągnąć na mostku i później zacząć okres redukcyjny już z tymi parametrami poprawionymi. To też jest rozwiązanie. Natomiast jeżeli wszystko gra, oczywiście możemy rozpocząć okres redukcyjny i ten okres redukcyjny prawdopodobnie, jeżeli wasz okres masowy był rozplanowany, odpowiednio powinien wam zająć około 12-14 tygodni, więc ten cykl można powiedzieć przeciągnie się do takich 30 tygodni i to będzie wasz pierwszy cykl. To jest podejście, można powiedzieć, takie niezbyt popularne. Jest to podejście, o którym się nie mówi, ponieważ każdy chce wyjść na YouTubie na gościa, który jest prozdrowotny, który jest bardzo mocno tutaj dbający o zdrowie itd., itd. Natomiast jeżeli mam mówić szczerze, mówić z autopsji, z tym, czym się spotykam, nie znam osób, które rozpisują po prostu jeden cykl, robią odblok. Po prostu nie ma to sensu i kompletnie czy się to nie przełoży. Jeżeli mamy zrobić sobie jeden cykl, zrobić sobie masę i robić odblok, lepiej tego nie robić, bo tak czy siak to, co zbudowaliśmy, ten okres, kiedy się truliśmy, w cudzysłowie oczywiście, tymi środkami, tak czy siak pójdzie na marne, więc lepiej tego po prostu nie robić. Oczywiście po okresie redukcyjnym następuje kolejne takie wyzwanie do własnego ciała, do własnej głowy, czy robić mostek, czy robić odblok. I to oczywiście już zostawiam wam. Kiedy powinniśmy robić mostek? Mostek na pewno powinniśmy zrobić wtedy, kiedy te parametry zdrowotne, tak jak powiedziałem wcześniej, niezbyt się zgadzają, nie jest to tak, jak być powinno. I taki okres mostka według mnie podczas pierwszego cyklu to powinno być nawet 8-12 tygodni i oczywiście mostek to nic innego jak utrzymanie naszego poziomu testosteronu w górnej granicy normy. Czy stosujemy wtedy inhibitory, jeśli mowa o estradiolu? Oczywiście stosujemy. Czy sprawdzamy prolaktyn? Oczywiście sprawdzamy. Czy stosujemy HCG? Oczywiście stosujemy. Nadal, kiedy używamy testosteronu z zewnątrz, czyli syntetyka, zawsze stosujemy HCG, zawsze stosujemy inhibitory i zawsze stosujemy prolaktynę. Ja teraz jeszcze tak wtrącę. Często spotykam się z podejściem na zasadzie: cześć Maciek, wbijałem tyle i tyle testosteronu, estro przy tych, można powiedzieć, dawkowaniach, przy tej częstotliwości wyglądało tak, a nie inaczej. Inhibitorów żadnych nie brałem, estradiol mam 2 razy ponad normę, wyglądał on tak i tak. I co teraz dalej robić? Ten estradiol zbijać, ten estradiol kontrolować, czy brać jakiś tam Symex, Arimidex, czy nie? I według mnie cały rok powinniśmy stosować inhibitory typu Symex, Arimidex bądź Letrozol, natomiast Symex będzie odpowiednim środkiem, jeśli mowa o dawkach testosteronu właśnie w granicach takiego pierwszego cyklu, czy tam generalnie do dawki rzędu 700 mg takiego maksymalnego dawkowania testosteronu. Więc Symex bądź Arimidex stosujemy przez cały okres trwania cyklu, HCG również. Zawsze stosujemy to wszystko i o tym tak na chwilkę właśnie chciałem wtrącić, bo wiele osób również tego nie wie i wiele osób tego typu tematy bagatelizuje i to nie jest nic dobrego, bo też to często powoduje, że ta morfologia właśnie dlatego jest rozjechana. Kiedy powinniśmy zrobić odblok? Odblok powinniśmy zrobić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy chcemy zejść raz na zawsze ze środków, ewentualnie kiedy chcemy zejść ze środków na okres minimum 4 bądź 6 miesięcy. Często też się spotykam z czymś takim, czy jest możliwość rozpisania cyklu na okres X i później przeprowadzenie odbloku. Pamiętajcie, odblok a cykl to są kompletnie dwa inne tematy i osoby takie, można powiedzieć, nie w temacie, osoby, które nie są jakieś zagłębione, jeśli mowa o dopingu, często myślą, że odblok to jest takie coś bardzo proste i łatwo tak samo rozpisać jak cykl. Słuchajcie, cykl zawsze rozpisujemy bardzo ostrożnie, sprawdzamy, jak dana osoba reaguje, robimy badania, jak powiedziałem, i to oczywiście możemy sprawdzić sobie co 3-4 tygodnie, jak dana jednostka tutaj zachowuje się przy dawkowaniu testosteronu. Natomiast odblok to jest kompletnie coś innego, to jest kompletnie inna gierka, inna mapa, inna plansza i aby zrobić odblok odpowiednio, musimy badać się raz w miesiącu, musimy stosować HCG przede wszystkim apteczne, jakość musi być apteczna, żadne andery, mamy być pewni, że wbijamy wszystko, jeśli mowa o HCG, co do jednostki, to wszystko się zgadza. No i kolejna sprawa, odblok i dawkowanie danych środków na odbloku. Długość trwania odbloku, długość stosowania danego środka, długość przeciągania danego środka to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak długo na cyklu byliśmy, jaki był to cykl i jak na dany cykl reagowaliśmy oraz jakie dawki HCG były używane podczas cyklu bądź czy te HCG w ogóle było używane. Więc to wszystko musimy wziąć pod uwagę. Temat odbloku jest bardzo, bardzo kontrowersyjny, bo wiele osób, ja też z wieloma rozpiskami się spotykam i widzę, jak ktoś robi odblok i często te odbloki są robione kompletnie na oko. Powiedzmy, jest to robione taki typowy oldschool na zasadzie: wbij sobie HCG, weź sobie paczkę, podziel sobie to na 5 razy, wbij sobie to co 2 czy co 3 dni i prawdopodobnie twoje jądra, jak to się mówi, odblokuje się do pracy własnego testosteronu. Później wychodzi lipa, później tylko osoba się zgłasza i po prostu nie wiadomo co robić, bo zostało po prostu przez okres 2 miesięcy to zaniedbane w taki sposób, że rozjechało się to na każdy możliwy sposób i trzeba czasami nawet wrócić na krótki cykl, tak to nazwijmy, ogarnąć wszystkie te parametry, aby był ładny porządek i dopiero później skupić się na odbloku. Pamiętajcie również o tym, aby
aby dbać i naprawdę sprawdzać o to, jakby to nasze zdrowie, to nasze hormony, jeśli mowa o pierwszym cyklu, o mostku, o odbloku, ponieważ często zdarza się również tak, że mimo że ten mostek ciągniemy szósty tydzień, ósmy tydzień, to te dawki, mimo powiedzmy stałego dawkowania inhibitorów, stałego dawkowania kabaseru czy dostineksu, często te nasze parametry hormonalne potrafią się mimo wszystko rozjechać. Ktoś powie, że to jest możliwe, jeżeli stosujemy ciągle stałą dawkę jednego środka i stałą dawkę drugiego środka, dlaczego to wszystko się zmienia? Pamiętajcie, nasz organizm będzie zawsze inaczej reagował podczas okresu, gdzie jest redukcja, podczas okresu, gdzie jest masa, gdzie jest nadwyżka taka, gdzie jest deficyt taki, gdzie trening jest taki, gdzie regeneracja jest taka i taka. Wszystko musimy brać pod uwagę i generalnie ten sport, układanie jakichkolwiek cykli, układanie jakichkolwiek planów treningowych, układanie planu dietetycznego, to jest po prostu nic innego jak zwrócenie uwagi na całość, na wszystko i po prostu na podstawie tego, można powiedzieć, ułożenie sztywnego schematu, który będzie działał i też nigdy nie ułożycie takiego schematu idealnego już za pierwszą rozpiską czy za drugą rozpiską. Zawsze trzeba obserwować, jak nasz organizm się zachowuje. Słuchajcie, mam nadzieję, że ten materiał Wam mniej więcej rozjaśnił, kiedy powinniśmy robić odblok, kiedy powinniśmy robić mostek, jak to powinno wszystko wyglądać. Natomiast w drugiej części chciałbym rozwinąć mocniej temat właśnie albo mostku, albo odbloku, ale tutaj już proszę Was w komentarzach, abyście napisali, co Was najbardziej interesuje, jeśli mowa właśnie o pierwszych cyklach. Chciałbym również nagrać materiał, który będzie materiał dotyczący również pierwszego cyklu, ewentualnie przedłużeniem tego pierwszego cyklu. Jakie środki można wrzucić dodatkowo, jakie środki też się przydadzą podczas kresu redukcyjnego czy masowego w dalszym etapie naszego rozwoju, gdzie jest to początek z dopingiem. No i oczywiście zachęcam do komentowania i dawajcie znać, a ja postaram się to wszystko Wam fajnie wytłumaczyć. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Wbijajcie w opis naszego filmu, tam macie nasze social media i chyba to tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Dzięki bardzo. Hejka.